No następny będzie. Ponieważ mamy tu panią chyba. No już. W tej kolejności co się najbardziej śpieszą. No właśnie, właśnie. Bo ja przyszłam do Państwa z tą aplikacją, tematami. Aha. To może sobie niżej. Może sobie tutaj siądę. Może nie narobię. Narobię się. Bardziej się możemy skupić. Tak. Większość z Państwa mnie zna z tematu budżetu obywatelskiego. Chciałam tylko Państwa uspokoić, jeżeli chodzi o Sowińskiego i przebudowę tych wszystkich dróg, że wszystko jest na etapie prac i zaprosimy Państwa, dostałam dzisiaj informację, za 2 tygodnie do ratusza na prezentację wizualizacji i na dyskusję publiczną. Oczywiście wyślemy zaproszenie. Zaproszenie, bo na pewno opublikujemy informację też, kiedy będzie to spotkanie. Bo nie ukrywam, że to jakoś nam się chyba zazębi z feriami, a tego też chcielibyśmy uniknąć. Po feriach, że po feriach ma być, tak. W pierwszym dniu po feriach, taka była mowa. No to pewnie będzie wtorek, bo my tak średnio robimy wtorki i środy. W środę też chciałabym od razu przekazać informację, że będziemy mieć w środę, czyli 18 lutego. Również zaprosimy Państwa do ratusza, to będzie taki dosyć gorący okres. Państwa i również wszystkich mieszkańców na konsultację budżetu, nowej procedury budżetu obywatelskiego. Mam nadzieję, że Państwo będziecie na spotkaniu w ratuszu w czwartek. Czwartek to jest też ten 18? Nie. O 16. Czwartek najbliższy 22. Lutego. Nie, teraz. Teraz. 22. Drugiego. A my się wybieramy do szóstki. Ale właśnie dostałam informację, że Państwo już macie zaproszenie wcześniej. Na 16:30. Dlatego zawsze frontem do mieszkańca. Przyszłam do Państwa z tą sprawą, która będzie poruszana w czwartek z innymi radami dzielnic. Ponieważ mamy propozycję, nie wiem czy dobrą, jest to pomysł. Pomysł na to, jak inaczej podzielić te środki budżetu obywatelskiego. Nie wiem, czy Państwo, mam dla Państwa prezentację, tylko właśnie się zastanawiam, czy ją puścić na rzutniku, czy po prostu ja będę opowiadać i dam Państwu. A ile jest slajdów? Nie, slajdów jest mało, bo ja postarałam się przygotować. Na czarno to źle. Nie, ale to jest... Nie. To na pewno jest, ale to dużo jest czerwone, zielone. W całych kolorach. Absolutnie nie. Nie, bo zrobiłam też taką prezentację, którą będę chciała przedstawić radnym jutro. Tutaj, nie wiem, tutaj też panowie już będziecie do przodu z tą tematyką. Także prosiłabym też nie zdradzać takich szczegółów wszystkich. Czyli jutro o której godzinie? O 16. Jutro o 16. Trzeba maile, panie radny. Maile. Ale Facebookiem wyślę może zaraz. Bardzo dużo uwag mieliśmy po poprzedniej procedurze budżetu obywatelskiego. Różnych, naprawdę różniastych, dotyczących podziału środków, ilości głosów, które mieszkańcy mieli. Kwot przeznaczonych na poszczególne projekty. Wysłuchaliśmy wszystkich tych głosów, ponieważ wszystko mamy skrupulatnie spisane. I mamy pewien pomysł, mam nadzieję, że spotka się z aprobatą. To przedstawię Państwu zaraz tą prezentację, ona też mam nadzieję w piątek już zostanie zamieszczona u nas na stronie i będzie można do nas składać swoje wnioski mailowo. I zrobimy podsumowanie 18 lutego na tym spotkaniu wspomnianym wcześniej w ratuszu. A więc tak, prezydent zwiększył nam ilość środków na budżet obywatelski. Na sam budżet de facto będzie 15 milionów złotych, z czego nasza propozycja jest taka, żeby wydzielić 3 miliony na projekty tak zwane ogólnomiejskie, które po procedurze w tym roku widać było, że zdecydowanie zwyciężyły. I to byłyby projekty, które dotyczyłyby już stricte terenu całego miasta. Bądź byłyby to, tak jak w tym roku, hotspoty, bądź nie wiem, linie autobusowe, które by przechodziły, całkowita zmiana. No to też zależy od wyobraźni naszych mieszkańców. To byłyby 3 miliony do podziału w tej puli. Znacznie mniej niż my. Ale jest jeszcze 12 milionów. I te 12 milionów proponujemy, aby miasto podzielić na 6 okręgów, które będą tożsame z okręgami okręgami wyborczymi. Wszystkie są równe z uwagi na ilość mieszkańców.
i w ramach tych okręgów, dzieląc te 12 milionów, wychodzi po 2 miliony na jeden okręg. I żeby zwiększyć szansę wszystkich dzielnic, dajemy mieszkańcom tylko jeden głos. To znaczy, chcemy zrobić, i tutaj też nie ukrywam, że chcielibyśmy od Państwa informacji zwrotnej, ponieważ proponujemy podział w ramach tych 2 milionów na projekty małe i projekty duże. Troszkę zmniejszyliśmy limity, żeby udało się jak najwięcej projektów w ramach tych 2 milionów zrealizować. W projektach ogólnomiejskich pozostawilibyśmy do 1,5 miliona, żeby zagwarantować, że maksymalnie 2 projekty byłyby zrealizowane, ale możliwe, że byłoby ich znacznie więcej. To zależy od tego, jakie byłyby limity tych projektów. A w okręgach projekty małe byłyby to do 300 tysięcy oraz projekty duże do 1 miliona. I maksymalnie mogłoby nam się wtedy, albo moglibyśmy zrealizować jeden projekt duży i 3 małe. I teraz, aby zwiększyć szansę wszystkich dzielnic, daliśmy mieszkańcom 3 głosy, po jednym na każdy z tych projektów. To wprowadziłoby nam w pełną formę konkurencyjności na tych dużych dzielnicach, jak Rury i Czuby, konkurencyjności pomiędzy osiedlami. To nie byłoby już tak, że jedna dzielnica walczyłaby o swój projekt, tylko wiadomo, że każde z osiedli miałoby, tak jak było do tej pory, projekty. To jest nasza propozycja. Zaczynalibyśmy składanie projektów wcześniej niż w tamtym roku, bo chcielibyśmy, żeby zaczęło się to 15 kwietnia i potrwało miesiąc. Oczywiście, tak jak poprzednio, wszyscy będą mogli składać projekty bez względu na to, czy mieszkają na Wieniawie, mogą składać projekty dotyczące Bronowic i będziemy mogli też głosować na projekty te, które są bliskie naszemu sercu, a nawet dotyczą okręgu bądź dzielnicy, w którym nie mieszkamy. Tylko byłaby to główną granicą kwota na dany okręg. Chcielibyśmy do końca czerwca podać już listę projektów ocenionych pozytywnie. I głosowanie by się pokryło z tym samym terminem, które było w tamtym roku. I to jest nasza propozycja. Mam krótkie pytanie, czy to spotkanie 22 stycznia to jest zadanie?